Witam serdecznie Państwa. Przede wszystkim, że witam Polki i Polaków, tych prawdziwych, oraz tych, co otrzymali w ten czy inny sposób obywatelstwo polskie. Czas biegnie coraz szybciej, coraz głośniej i coraz bardziej niebezpiecznie. Puszczę, pod tym filmikiem będzie kilka wskaźników, czyli po nowoczesnemu nazywa się linki do kilku filmików. Będą to kopie filmów pana Pustowskiego, pana Tołwińskiego, może pana Maciaka, może jeszcze kogoś. To są bardzo istotne rzeczy. Pan Bustowski wygrał sprawę, przynajmniej takie jest orzeczenie sądowe, batalię o dobre swoje imię, potwierdzające to, że ma rację, mówiąc o truciu Polaków. Pan Tołwiński ma rację, mówiąc o tym, że zagraża nam dyktat od tych coraz większy, gorszy dyktat, a więc mało tego, zbrodnie mogą być popełniane przez tych, których bronimy. A tych samych, co ich dziadowie zabijali naszych rodaków. Pan Maciak coraz większą zrzeszę ludzi koło siebie garnie, ale tu trzeba zdecydowania, tu trzeba więcej naszych ludzi myślących. No i apel do pana Tołwińskiego, pana Maciaka, pana Lacha, czyli pana Lachwat, czyli pana Nadolskiego, pana Huberta Czerniaka. Jak się nie zjednoczymy, to będzie kiepsko. Mamy różne zdania na różne tematy. Ja też się ze wszystkim nie zgadzam, ale żeby wejść do Sejmu, musimy się zjednoczyć. Żeby cokolwiek poprawić, bo inaczej się nic nie poprawi. Nie będę się rozgadywał, bo to szkoda czasu Państwa, więc na tym zakończę. Zachęcam do obejrzenia tych filmików. Jedną rzecz tylko podkreślę, bo to jest na bieżąco najpilniejsze, że 9 lipca 2023 roku spotykamy się pod ambasadą, chciałbym, że też amerykańską, pod ambasadą ukraińską w Polsce. Dokładnie adres też napiszę albo w pierwszym komentarzu, albo w opisie tego filmu, bo coś szwankuje mi ten internet, albo ja coś przestanę umieć, albo coś tam się dzieje poza mną. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia 9 lipca o godzinie 10 pod ambasadą ukraińską. Jak nie wiecie Państwo, o co chodzi, to oczywiście chodzi o to, że to jest kolejna rocznica, choć to był ciąg wielu dni, a nawet wielu lat, gdzie byli Polacy mordowani, i w tej chwili historia się powtarza. Niestety się powtarza. Może nie tak w drastyczny sposób na dzień dzisiejszy, ale za chwilę będzie to samo i albo jeszcze gorzej. Ja to mówiłem wcześniej. Rozbrojeni jesteśmy, oddaliśmy broń tym, co będą nam gardła podżegać. A dlaczego będą podżegać? Bo są podżegani. Ale tak byli podżegani przeciwko Rosji, tak samo są podżegani przeciwko nam. I to, co było 86 lat temu, to samo. I ileś tam setek lat temu, to samo. Byli podżegani. No to kończę. Obejrzyjcie Państwo te filmiki. Pozdrawiam.